Pływanie kraulem pod wodą to ćwiczenie, które u wielu ludzi może wywołać zdziwienie. A komu to potrzebne? A dlaczego? Lecz wdrożenie go do swojego planu treningowego może dać nam sporo korzyści. Zapraszam. Jedyne co trzeba zrobić, aby je wykonać, to zanurkować i zacząć płynąć tak, jakbyśmy płynęli po powierzchni wody, lecz z nieco niższym łokciem, gdybyśmy płynęli normalnie. Pierwszą rzeczą, na którą powinniście zwrócić uwagę, jest wyporność naszego ciała. Mimowolnie tlen w naszych płucach będzie chciał nas wypchnąć na powierzchnię wody. Dlatego warto płynąć pod odpowiednim kątem w stronę dna basenu. Powiedzmy, że w takim układzie. Staramy się, aby nie przerywać ćwiczenia po prostu po paru metrach i wypływać do góry. Najważniejszym plusem tego ćwiczenia będzie tak zwane czucie wody, a także oporów, które nam towarzyszą podczas płynięcia pod wodą. Energiczne, a zarazem wyważone ruchy odpychające nas w toni wody wymagają nauczenia się tak naprawdę poprawnego chwytu wody, czyli tego pierwszego ruchu, który już chyba przedstawiałem. Ważne, aby nasze ręce i na początku ruchu, i na końcu były wyprostowane, aby maksymalnie wykorzystać zasięg naszych ramion. Dla porównania to tak, jakby wielka łyżka do koparki nie wykorzystywała swojego potencjału i brała po prostu pół wyznaczonej ziemi lub zwyczajnie przy podnoszeniu ją wysypywała. Tak samo jest u nas z niepełnym ruchem. Ćwiczenie to jest także dobre w uzmysłowieniu komuś, że pływanie na prostych rękach niekoniecznie zawsze jest lepsze niż na ugiętych, czyli z wysokim łokciem. Kilka takich długości pod wodą zmęczy nas o wiele, wiele bardziej niż regularny kraul. Spróbujcie także po paru długościach pod wodą przepłynąć kolejne parę standardowym kraulem na powierzchni i zoptymalizować nasze ruchy. Zoptymalizować. Jakbyśmy Windowsa zoptymalizowali. Cześć, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, lajki, wiadomości, miłe słowa, było tego naprawdę dużo. Ogromnie mnie to cieszy, że ten niszowy sport będzie się rozwijać, mam nadzieję, że przez mój kanał. Także zapraszam do śledzenia, subskrybowania, lajkowania. Co tam jeszcze było? Chyba tyle. Dziękuję bardzo. Cześć.